Zdrowie. Zdrowie, gdy go brakuje, wszyscy narzekamy. Gmina Leśna Podlaska zadbała tymczasem o budynek, w którym mieści się główna siedziba wszystkiego tego, co dla mieszkańców gminy Leśna Podlaska ze zdrowiem jest związane. No w tej chwili ten czas zdrowia jest najbardziej bardzo istotny, biorąc pod uwagę pandemię, którą mamy i konieczność szczepień oraz zadbania o własne zdrowie. Ten budynek został wyremontowany, jest to budynek komunalny, tak jak pan redaktor zauważył. Budynek komunalny, w którym znajduje się ośrodek zdrowia. Budynek komunalny, ale również budynek mieszkalny. Ponad ośrodkiem zdrowia są mieszkania komunalne, które są wynajmowane i użytkowane przez mieszkańców. Budynek i remont o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Funduszu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych, jeszcze z pierwszego rozdania. Jest to inwestycja, jedna z inwestycji termomodernizacyjnych, kolejnych, łącznie z przedszkolem samorządowym w Osówce, wykonywana przez lokalnego przedsiębiorcę, lokalną firmę. Wykonana w sposób należyty, fachowy i dobry. Prezentuje się już zupełnie inaczej, łącznie z organistówką, która została przemalowana w tej chwili, która jest własnością parafii, i to parafia dokonała tej inwestycji. Cały wjazd do Leśnej Podlaskiej prezentuje się już zupełnie inaczej. Mamy dwa piękne budynki odnowione w kolorystyce zbliżonej do kolorystyki bazyliki, a więc jest to pewna spójna całość wyglądająca dosyć elegancko. Oprócz aspektów wizualnych, również aspekty oszczędnościowe, termomodernizacja i prawdopodobnie zmiana systemu ogrzewania. To o tym, o czym to jest pewna oczywista oczywistość, że w związku z tą termomodernizacją oszczędzamy na budżecie. Natomiast nie wymienialiśmy tutaj jeszcze systemów ogrzewania, dlatego że liczymy na inwestycję gazową i będziemy wtedy wymieniali piec gazowy. Natomiast jeśli chodzi o przedszkole w Osówce, które też zostało stermomodernizowane z tych środków, tam wymieniamy źródło ciepła na pelet.